Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Jak widzicie, miejscówka ta sama jak poprzednim. Jestem nadal w lesie, bo to jest ten sam dzień. I stwierdziłam, że po prostu nagram od razu odpowiedzi dla Was z drugiej części Q&A. Więc już nie przedłużam, tylko przechodzę do pytań. Pytanie numer 1. Dlaczego wyjechałaś z Polski? Otóż być może odpowiedź Was trochę zdziwi, ale wyjechaliśmy z moim mężem, dlatego że po prostu chcieliśmy. Nie zmusiła nas do tego sytuacja. Oboje studiowaliśmy, pracowaliśmy, mieszkaliśmy z naszymi rodzicami, więc to, co zarobiliśmy, po prostu tak naprawdę w większości mieliśmy dla siebie. Ale zwyczajnie chcieliśmy się usamodzielić, chcieliśmy zarabiać więcej pieniędzy, żeby móc zacząć realizować już nasze cele i w pewnym momencie po prostu podjęliśmy decyzję o tym, że wyjeżdżamy. Poza tym ja już tak naprawdę chyba od gimnazjum myślałam o tym, że chciałabym kiedyś pomieszkać za granicą, wyjechać, podszkolić sobie język, po prostu spróbować, tylko że wtedy jeszcze myślałam bardziej o wyjeździe do Wielkiej Brytanii, bo uczyłam się wtedy angielskiego, więc jakby to było dla mnie naturalne. No ale zdecydowaliśmy się na Niemcy i powiem Wam, że nie żałuję tej decyzji, cieszę się. No i poza tym nauczyłam się też drugiego języka, więc to jest też taki dodatkowy plus. Także tak, kolejne pytanie to, czy od początku chciałaś pojechać na stałe? I powiem Wam tak, że wiem, że większość ludzi, albo może nie większość, ale jakaś duża część ludzi wyjeżdża za granicę z myślą, że jadą na rok, na dwa, żeby zarobić sobie na mieszkanie, na dom, na samochód, na wesele. Natomiast my tak nie myśleliśmy. My nie myśleliśmy w ogóle wtedy o powrocie. Jechaliśmy z tą myślą, że zaczniemy sobie tam układać życie, co będzie, to będzie, zobaczymy. Ale nigdy nie mówiliśmy, że jedziemy na jakiś czas i wrócimy. Tak naprawdę od samego początku mówiliśmy, że nie wiemy. Że nie wiemy, na ile tam jedziemy, nie wiemy, czy wrócimy, nie wiemy, czy zostaniemy. I tak naprawdę nadal mamy takie podejście, to znaczy, powiem tak, do Polski nie zamierzamy wracać, przynajmniej na tą chwilę. Wiecie, różnie w życiu bywa, różne sytuacje się zdarzają, więc nie mówię nigdy, ale to też nie oznacza, że zamierzamy już na zawsze zostać w Niemczech, bo wcale nie twierdzimy, że to jest ostateczne miejsce, w którym chcemy już zostać na zawsze, bo jest tyle miejsc na świecie, w których można pomieszkać, że raczej nie chciałabym się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego. Jak nauczyłaś się języka niemieckiego? Więc tak. Ja w szkole nie miałam niemieckiego. Dopiero jak zdecydowaliśmy się, że wyjeżdżamy, czyli mniej więcej rok przed wyjazdem, zaczęliśmy się uczyć niemieckiego i zapisaliśmy się na taki indywidualny kurs w szkole języka niemieckiego. No to więc tak naprawdę można powiedzieć, że głównie nauczyłam się na kursach, uczęszczałam na naprawdę różne kursy i w Polsce, i w Niemczech. I też oczywiście dzięki samej sobie, dlatego że przez to, że miałam motywację, chciałam się uczyć tego niemieckiego, to ja naprawdę poświęcałam bardzo dużo czasu na naukę i ona mi wręcz sprawiała przyjemność. Jak ja widziałam postępy, jak widziałam, że jestem na coraz wyższym poziomie i niedługo nie mój poziom języka angielskiego, w tym momencie niemiecki mam już na nawet dużo wyższym poziomie niż angielski, przynajmniej w mowie, to dla mnie była taka duża motywacja do tego, żeby się uczyć i uczyć, że ja po prostu z przyjemnością rozwiązywałam zadania gramatyczne, z przyjemnością uczyłam się różnych słówek i tak dalej. No i też oczywiście już będąc w Niemczech na miejscu, pracując z osobami, które mówiły tylko po niemiecku, no to automatycznie też się uczycie. Kolejne to, w jakim mieście mieszkasz i czy jesteś zadowolona? Mieszkam w Karlsruhe, to jest około 300 tysięcy miasto w południowo-zachodnich Niemczech, w landzie Baden-Württemberg i ja jestem bardzo zadowolona z tego miasta. Jest duże, ale nie za duże. Jest bardzo zielone, jest tutaj mnóstwo różnych małych parków, jest taki jeden duży park, Schlosspark się nazywa, w którym można po prostu spędzić cały dzień. Mamy też las niedaleko. Wszystko, co jest mi potrzebne, to w tym mieście jest, tak naprawdę. Na tą chwilę jest nam naprawdę tutaj dobrze, a co będzie za jakiś czas, to się wszystko okaże. Kolejne pytanie to było pytanie o moje wykształcenie. Czy mam studia, jakie studia skończyłam i tak dalej. Tych pytań było kilka, więc po prostu włożyłam to do jednego, czyli wykształcenie. Ja, słuchajcie, studiowałam przez rok turystykę, ale potem, właśnie po pierwszym roku moich studiów, zaczęliśmy zastanawiać się o tym, żeby wyjechać za granicę. I tych studiów po prostu nie skończyłam, bo wyjechaliśmy w międzyczasie. Ale ogólnie to historia jest nieco bardziej złożona, dlatego że to nie było tak, że stwierdziliśmy, jedziemy, ja zrezygnowałam i tyle. Otóż po pierwszym roku studiów wybieraliśmy specjalizację. No i niestety, ale większość osób wybrała specjalizację, która totalnie mnie nie interesowała. Ja chodziłam na studia zaoczne, było nas, nie wiem, około 20 osób, plus minus, nie jestem teraz już pewna, ile dokładnie to było. I niestety, ale nie można było stworzyć dwóch specjalizacji. Na początku większość wybrała tą, którą ja chciałam.
z czego się cieszyłam, ale ze względu na to, że nagle okazało się, że na tym kierunku, na tej specjalizacji ma być jeden albo dwa przedmioty w języku angielskim, no to parę osób się przestraszyło, które tak średnio umiały i po prostu wybrały inną specjalizację, która totalnie mnie nie interesowała i wiedziałam, że to byłaby strata czasu i jakby to pomogło mi podjąć taką ostateczną decyzję, że okej, jedziemy, ale to też nie było tak, że od razu zrezygnowałam, tylko wzięłam sobie roczny urlop dziekański. Ja mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Wzięłam sobie roczny urlop dziekański, żeby, wiecie, w razie czego mieć jeszcze powrót na te studia, jeżeli za granicą by nam nie wyszło, no ale wszystko wyszło, wszystko się bardzo dobrze ułożyło. O rany, zmieniam miejsce po raz czwarty. Sorry za te warunki polowe, musiałam zmienić miejscówkę, bo mi centralnie słońce w twarz świeciło. Dobra, wracam do pytania, bo tak się rozpraszam. Na czym ja to skończyłam? Na tym, tych studiach. Aha, i ogólnie tak. No więc wzięłam sobie ten urlop dziekański, ale że w Niemczech po prostu nam wszystko dobrze wyszło, znaleźliśmy pracę i tak naprawdę od samego początku dobrze się nam tam żyło, no to stwierdziliśmy, że nie wracamy i ostatecznie zrezygnowałam z tych studiów. I powiem Wam szczerze, że nie żałuję, bo dzisiaj wybrałabym zupełnie inne studia i wiem, że to by była strata czasu. Ja mam tak, że jeżeli wiem, że coś mnie nie interesuje i coś mi się nie przyda i że to będzie strata czasu, to ja po prostu tego nie robię. I zawsze tak miałam i to nie była pierwsza sytuacja, kiedy ja zrezygnowałam z czegoś, bo po prostu nie widziałam sensu, bo nie chciałam nic robić na siłę i tracić czas na coś, co i tak nie sprawiałoby mi przyjemności. Poza tym właśnie wracając jeszcze do kierunku, to powiem Wam, że no wiecie, wybierając studia mamy 19 czy 20 lat i tak naprawdę za bardzo wiele osób nie wie, co chce robić jeszcze w życiu. Ja byłam jedną z tych osób, ja nie wiedziałam, czego ja chcę. Wiecie, no miałam jakieś tam wyobrażenia swojej pracy, ale to były takie marzenia i jakby to nawet nie miało za bardzo związku z jakimikolwiek studiami. No tak jak mówię, dzisiaj wybrałam inne studia i cieszę się, że tamtych nie kontynuowałam, bo to by był tylko papierek. I ja wiem, że wiele osób powie, no ale mogłaś chociaż skończyć i mieć ten papierek. Ale no nie, ja tak nie działam w ten sposób, nie postępuję w ten sposób. Jakbym miała, wiecie, perspektywa straty jednego roku, a trzech lat, to jest jednak co innego. I wiem, że są osoby, które by to ciągnęły do końca i które by skończyły te studia i chociaż miały papier, no ale ja nie. I mimo tego, że zrezygnowałam ze studiów, że nie mam studiów, to i tak wszystko mi się fajnie poukładało i jestem zadowolona z tego, jak dzisiaj wygląda moje życie. Także to nie jest tak, że trzeba te studia skończyć. Oczywiście nie twierdzę, że studia są złe, bo jeżeli ktoś ma konkretny plan, wie, co chce robić w życiu, na przykład chce zostać lekarzem, no to wiadomo, że studia są konieczne. Ale bez studiów też można żyć i też można sobie dobrze radzić. No i można osiągnąć wiele. I ja zamierzam to zrobić. Cały czas na to trzeba pracować i być konsekwentnym w tym, co się robi. Kolejne pytanie było o pracę, gdzie pracuję, co robię w Niemczech i tak dalej. Więc ja pracuję w branży zajmującej się technologią medyczną i pracuję w dziale kontroli jakości. Kolejne pytanie to, jakie książki, jakie gatunki książek czytasz? Więc powiem Wam tak, kiedyś czytałam dużo kryminałów, zwłaszcza lubiłam te skandynawskie, ale powiem Wam, że teraz jakby już od długiego czasu nie czytam żadnych tego typu takich, nie wiem, książek, powieści fabularnych i tak dalej, tylko raczej czytam takie książki, które coś jakby mi dadzą, jakąś wiedzę, czegoś mnie nauczą. Czytam książki o samorozwoju, takie motywacyjne bardzo lubię. Czytam też książki związane z fotografią, z filmowaniem, z biznesem, no i też książki podróżnicze. Też na przykład ostatnio czytałam bardzo ciekawy reportaż Pianie kogutów i płacz psów. Bardzo, bardzo ciekawy reportaż o Kambodży. Naprawdę też polecam wszystkim, którzy byli w Kambodży lub do Kambodży się wybierają lub po prostu lubią tego typu książki. Naprawdę rewelacja, przynajmniej moje zdanie. Ja słucham audiobooka, który czytał Marcin Dorociński i Dorota Stęka w niektórych fragmentach i naprawdę świetnie. Mam tutaj dwa pytania. Czym się interesujesz i czym się pasjonowałeś jako nastolatka, a czym teraz? I postaram się to po prostu połączyć. Jako nastolatka powiem Wam, że nie miałam jakiejś takiej specjalnej pasji. Dużo czytałam książek, to tak, ale czy nazwałabym to pasją? Nie wiem. Potrafiłam spędzić pół dnia czytając książkę, na przykład we wakacje, ale no nie wiem, czy to była taka pasja. Chyba nie miałam jako dziecko, jako nastolatka takiej pasji, którą bym zapamiętała. I nie powiem szkoda, bo nie mam jako tak czego wspominać. Przez parę lat też pływałam, bo chodziłam do klasy sportowej, więc no niestety. Jako nastolatka pasji nie miałam, więc tutaj Was niczym nie zainspiruję. Natomiast teraz, no to
w sumie głównie interesują mnie te rzeczy, o których Wam powiedziałam, o których czytam, czyli samorozwój, fotografia, filmowanie, podróże, biznes, yoga na przykład. To są takie główne moje zainteresowania, na które poświęcam teraz swój czas. Nie wiem, czy jest tego dużo, czy jest tego mało, ale dla mnie jest tego wystarczająco. Jeżeli miałabym jeszcze więcej, to po prostu nie miałabym na nic czasu tak naprawdę, więc wydaje mi się, że lepiej mieć mniej, ale właśnie jednak poświęcać odpowiednią ilość czasu każdemu z tych naszych zainteresowań, a nie mieć ich po prostu 1 500 100 900 i tak naprawdę nie mieć czasu na nic. Ile masz tatuaży i czy zamierzasz robić kolejne? Mam tylko jeden tatuaż, ten, który tutaj mogliście zobaczyć pod obojczykiem, który zrobiłam tak naprawdę całkiem niedawno temu, bo kilka miesięcy temu. No ale wiecie, jak to jest z tatuażami. Jak się już zrobi jeden, to chce się kolejne. No i ja chcę. Ale to nie jest tak, że nagle po tym tatuażu to powiedziałam, że nie, tylko jeden tatuaż i tyle. Ja już robiąc ten tatuaż po prostu miałam w planach kolejne, także co najmniej 2 tatuaże jeszcze będę miała, a przypuszczam, że jeszcze więcej. No niestety, moja mama nie jest z tego zadowolona, mój tata jeszcze bardziej, ale no cóż, gdybyś mogła wybrać, gdzie chciałabyś zamieszkać. Oj, powiem Wam, że jest dużo takich miejsc, gdzie ja chciałabym zamieszkać, ale to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to na pewno Stany Zjednoczone. No ja nie wiem, co ta Ameryka ma w sobie, ale po prostu wydaje mi się, że wiele osób ma takie marzenie, żeby tam kiedyś pojechać, chociaż pozwiedzać albo przez jakiś czas pomieszkać. Ja nie wiem, czy chciałabym tam mieszkać na zawsze, ale na pewno przez jakiś czas chciałabym tam pomieszkać, na przykład w Kalifornii, albo na Florydzie, albo na Hawajach. Chciałabym też pomieszkać przez jakiś czas w Azji, może w Wietnamie, w miejscu, które byliśmy, Trang An, chyba nazywała się ta miejscowość, ale teraz nie jestem pewna, bo są dwie podobne. Na Trang i Trang An, ale to jest ta, o której się mówi, że to jest takie Halong na lądzie. Tam mi się bardzo podobało. Mieszkaliśmy właśnie w takich bambusowych domkach i powiem Wam, że na jakiś czas mogłabym się tam przeprowadzić. Wiadomo, że nie na stałe, ale przez dłuższy czas mogłabym tam pomieszkać, bo to było naprawdę takie bardzo, bardzo fajne, spokojne miejsce. Dobra, gdzie jeszcze? Chciałabym też pomieszkać na przykład na jakiejś wyspie na Morzu Śródziemnym. Na przykład na Teneryfie. Albo na jakiejkolwiek innej, gdzieś właśnie, może gdzieś w jakimś takim, sorry za tego liścia na twarzy, nie chcę mi się już przenosić, gdzieś na pewno w takim miejscu, gdzie byłoby jak najmniej turystów, gdzie mogłabym się tak odciąć i po prostu tak sobie, wiecie, taki mieć slow life przez jakiś czas. To by było coś naprawdę ekstra. Dobra, jednak zmieniłam. Nie będę Wam tutaj liściem świecić na twarzy. No powiem Wam, że las nie jest najłatwiejszym miejscem do nagrywania, bo z każdej strony może wyjść jakiś liść i oświetlić Wam dziwnie twarz. Ale już jesteśmy prawie na końcu, także były też pytania o mój wisiorek, o zegarek, o mój telefon, skąd, gdzie, jaki i tak dalej. Wisiorek i zegarek to prezenty od mojego męża i naprawdę nie wiem, gdzie je kupił, także Wam nie powiem. Natomiast telefon to jest OnePlus 6. Tak, OnePlus 6. Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że były te pytania i odpowiedzi dla Was ciekawe i dowiedzieliście się trochę więcej na mój temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Być może na nie odpowiem w jakimś kolejnym Q&A, o ile się takowe pojawi. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i żegnam Was z dziwnym cieniem na twarzy. Jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. Zostawiajcie też lajki, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i też znaczy dla mnie, że po prostu się Wam podobało. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.